Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na prezentację wersji 16.2. Żeby nie było, jest jeszcze dodatek do tego, czyli rozszerzenie gildyjne dopisane jeszcze raz. Ale, żeby nie było. Zaczynajmy. Co dostaniemy? Co dostaniemy w wersji 16.2, tak bardzo wielce zapowiadanej, że aż głowa mała. Nowości, nowe hełmy dla każdej z klas postaci. Fajnie. Myślałem, że będzie coś więcej niż same hełmy, ale no dobra. Powiedzmy, że 5 hełmów to i tak dużo. Mogą być ulepszane u strażnika smoków w mieście metodą przeciągu i upuść. Posiadają bonusy obrony oraz magiczny fizyczny atak. Sura WP co dostanie? Magiczny czy fizyczny? Bo jak Sura WP dostanie magiczny atak, a wojownik Body dostanie fizyczny, to będzie to niesprawiedliwe. Bo to tylko dla BM, a powinny być dwie klasy. Chcesz magiczny, to bierzesz magiczny, chcesz fizyczny, to bierzesz fizyczny. Prawda? Powinno tak być. To samo o szamani. Oni niektórzy nie chcą magicznego ataku. Oni wolą ten hełm na 60 level do PvP, a nie wiem, ten co będzie teraz, to pewnie od 100 to będzie do PvM. Proste. Ulepszenie może się nie powieść. No to normalka, wymagane materiały do ulepszenia. 10 plan zbroi, 5 czerwona smocza łuska, 5 czerwony smoczy róg. Ale skąd te ulepszacze? Zaraz się tylko zaraz dowiecie. Million Yang do hełmu dla każdej postaci. Hełmy na 80 poziom plus 5. Wreszcie będzie można zarobić na DT. Bo te hełmy będą chodziły po milion. Tak myślę przynajmniej, plus 0. A w DT, jak sami pewnie pamiętacie, dropi ich po dziurki w nosie. Chodzi tutaj przede wszystkim, dobra, nie DT, tylko 7 piętro w DT, metiny. No. Jest kolejny dungeon. Niestety dungeonu nie byłem w stanie Wam nagrać, bo nie jestem GM-em ani modem, a to co zostało nagrane, to obstają, że zostało nagrane właśnie przez albo GM-a, albo moda, bo oni po prostu mieli dostęp do bety i to nazwali, że tam zewnętrzna firma miała dostęp do bety. Sratatata. Jasne. Mnie nawet nie chcieli odpisać na ten temat. Więc wiecie. Schronienie melej. Melej? Melepety schronienie. Można to już tak nazwać, jakiś skrót pozytywny. Do melepety idziemy. Można się tam dostać rozmawiając z NPC Smoczy Strażnik w piekle. Aby uzyskać dostęp do lochu, lider musi zarejestrować gildii. Minimum 3 poziom, koszt 600 punktów rangi gildii. Czyli 600 punktów rangi gildii to jest całkiem dużo. Czy to jest minimum? To jest pytanie. Czy to jest minimum, czy to jest maksimum? Czy to jest koszt jednorazowy, czy to jest koszt taki uzyskania? Bo jeśli jest to koszt za każdym razem, jak mamy skoczyć, no to kurczę, te gildie będą się po prostu tukły z gildiami, które będą miały 20 level, żeby tylko zyskać punkty rangi. A no sorry, no bo 6000 to jest 10 wypadów. Nie wiem, z 60000 jakieś gildie mają? Mają, pewnie mają, tylko że tam gildie zazwyczaj nabijane przez inne i to jest tak trochę, wiecie, te gildie nagle topowe spadną. Dobra, topowe nie spadną, bo topowe to są chyba dwie, które w ogóle nie grają, tam są jakieś dropki i nie wiem co tam jest. Mówię o tych nieaktywnych oczywiście, bo nie mówię tutaj o teoretycznych, to o tych, wiecie, aktywnych. Tylko lider gildii może wystartować bitwę. W pojedynczej rozgrywce może wziąć udział maksymalnie 16 członków gildii z dowolnym poziomem. Wybranie po śmierci w lochu powrót do miasta spowoduje odrodzenie postaci przy Smoczym Strażniku. Okej, wewnątrz lochu. To bardzo ważne. Jeśli gracz nie wybrał od powrót do miasta ani żadnej innej po śmierci, zostanie automatycznie ożywiony po 3 minutach i przeniesiony do M1 bez możliwości powrotu do lochu. To spoko pomysł. Jeśli smok zostanie pokonany, każdy uczestnik, członek gildii, może wybrać nagrodę. Skrzynia królowej albo skrzynia SM. Co to jest skrzynia SM? Strażników, którzy mogą zawierać skrzynia SM, strażników, które mogą zawierać jajo czerwonego smoka, cenne podręczniki, perły, książki zwierza, kamienie księżycowe, smocze rogi, ekwipunek i tym podobne. No fajnie, że to jest item pod D. Strażnik smoków Jar znajduje się w pierwszej wiosce. Pokażę Wam ranking gildii, które pokonały loch najszybciej. Jeśli więcej niż jedna gildia osiągnie ten sam czas, to ta, która miała mniejszą liczbę w grupie osób, będzie uplasowana wyżej. A ja już wiem, jak to się będzie działo. Gildie topowe zostaną topowe. One nie będą chodziły tak w ten sposób, że ty idziemy w piątkę, naszą gildią płacimy 6 rangi, spadamy o 5 miejsc, czy coś w tym stylu. Nie, to będzie zupełnie inaczej. To będą gildie dropków chodziły na ten dungeon, aż mi się ranga skończy. 20 milionów, znaczy chyba to 120 milionów expa jest do wpicia na ten maksymalny level, więc to jest naprawdę pikuś. Kilka godzin dropów DT albo podekspiania w V2. Taka prawda. Odnowienie systemu gildii, ale to tutaj zaraz omówimy, bo to jak widzicie
jest cały post jeszcze do powiedzenia, co my tu mamy do zrobienia. Jest dużo rzeczy do pokazania, więc zaraz się widzimy z tym z powrotem. Podręcznik riposta, rzeczy dodatkowe, podręcznik riposta i podręcznik dopalacz, od teraz są zdatne do handlu i puszczania, wyrzucania. Nie były? Przecież ja to przerzucałem na dropa, jak mi dropiło. Co oni tu obsłuli? Kiedy? To jest dla mnie dziwne. Księga młodego zwierza, dzikiego zwierza i księga dzielnego zwierza będą wypadać z większej ilości buffów. Ot fajnie. Stare fryzury i kostiumy staną się dostępne dla postaci Likan, czyli zaczynamy zabawkę pod jest. Nowe pozycje w teleportacji dostępne w pierścieniu teleportacji. Kolejny jest. Ale co mamy tu dostępne? Loch pająków 1, 2, 3? Do trójki, jeśli jesteśmy wewnątrz lochu 2, tu przed wejściem do lochu 2, ok. Przylądki, tutaj od 90 poziomu wszystko. Zaklęty las, no to też spoko. Twierdza czerwonego smoka, no teleportuje nas do piekła. Nie, bez sensu. Grota V1 od poziomu 70 przed wejściem do groty. To tak samo jak amulet działa, żeby nie było. Grota wygadańców V2 teleportuje się nie tylko wewnątrz grupy groty V1. A tutaj, aha. Nowe lokalizacje u teleportera NPC. Ła, to jest ta mega zmiana. Nie wiem, ile wężowe pola i kraina gigantów już są, ale to jest chyba z 8 lat i wreszcie nie będziecie musieli zasuwać przez całą pustynię. Kumacie. Dla misji, dla osób, które robią misję na 80 poziom, to jest ułatwienie jakichś 5 minut biegania. Pierścień teleportacji. Pierścień nie działa w lochach 3, grota 1, grota 2. Będzie aktywny w wersji 16.3. No to po co o tym piszecie teraz? God damn it. Wzmocnienie przywództwa. Przywództwa? Co to jest do cholery przywództwo? Powiem wam, że ja też czytam tutaj, co to jest. Dowodzenie. No, przywództwa tu nazywali. Chyba, że to się zmieniło nazwę nagle, ale ja pamiętam, że ja to zawsze na 98 siedziałem i czytałem te zasrane kunie, wbijałem 9.9, żeby przeczytać sobie dowodzenie na P i dodali 105 level. Hamy i prostaki, tyle powiem. No, i już mi się nie chciało ekspić. Poziom umiejętności 10, 19, 5%, czyli jeśli mam na P, będę dostawał wszystkie 15%, które dam w swoim PT? Wow, jestem niezniszczalny. Teraz mogę zrobić rozproszenie na P, mając 61 sekund, dostanę 15% z 60 sekund. To rozproszenie będzie dłuższe. Dobra, poprawki. Coś, co mnie najbardziej interesuje tutaj. Naprawiono błąd, w którym gracz ma więcej expa niż powinien. Stosuje specyficzną kombinację smoczej alchemii i bonusów ekwipunku. Czy smocza alchemia dodaje jakiś procent bonusu? A napisze mi ktoś, o co chodzi? Bonusy ekwipunków 60%. Owszem, wiem, o co chodzi. Smocza alchemia, z tego co pamiętam, nie daje nawet 1% do PD. Co oni wymyślili? Psują wam smoczą alchemię, tym co już zrobili taką legendarną. Przypatrzcie się temu. Zostanie popsuta, mówię wam. Ja wam to mówię, ja już przeczuwam co GF wymyśliły. Chyba już wiem o co nawet chodzi, ale nie będę mówił, żeby nie rozprzestrzeniać bugów. Naprawiono błąd związany z utknięciem na mapie przylądek smoczego ognia. Juppi, wreszcie. Naprawiono błąd związany z niemożliwością wejścia do komnaty smoka przez graczy poniżej 80 poziomu. Co? Przecież tam buffem w 7-5 wchodziłem czasem. Coś... No gdzie? Ja tu 7-7 mam przecież szamana. Nie, 7-6 nawet on jest chyba. I może wchodzić. Przynajmniej może, mógł. Dobra, nie chodziłem z pół roku na smoka. Naprawiono błąd, w którym zostały zmiany w ustawieniach systemów, nie ma wpływu na mgłę gry, to mnie mniej interesuje. Pozwala wejście na wojnę trzech królestw graczowi z nie swojego przedziału poziomowego, to też słabo, bo to wiadomo, że to był bóg. Naprawiono błąd z niektórymi księgami, na przykład księga lidera, które nie przyjmowały expa, no to było też genialne. Uważajcie, bo to jest... Znajomy kiedyś sobie kupił księga lidera w IS. Okazało się, że nie mógł z niej korzystać z jednego prostego powodu. Ona nie dawała mu expa i nie wiedział, o co chodzi. Księga z IS do diabła. Ja rozumiem, księgi i te, co są z eventów, mogą nie działać, ale z IS czasem powinna działać. Czyli to teraz zostanie naprawione. Chyba, że to było tylko losowe, która działa, która nie działa. Ale następne mnie bardziej interesuje. Naprawiono błąd w efekcie absorbacja PZ w umiejętności czarowane ostrze, gdzie czas trwania efektu był krótszy niż sam efekt umiejętności.
Zgłaszam, cholera, sprzeciw. Od kiedy? Od zawsze? Wiecie co, ja gram surą WP i przyznam, że nie zauważyłem tego bugu. Czyli może absorpcja przeżyć, może zostanie w ogóle zastąpiona, czyli sura WP będzie znowu jeszcze bardziej słabsza niż była. Naprawiono błąd umiejętności umożliwiający graczom podnoszenie przedmiotów podczas handlu przez tobołek. Czyli jak będziecie tobołkiem, już jak ktoś coś wyrzuci koło sklepiku, na przykład jakieś kół, to nie możecie go podnieść. O, to też głupie. Naprawiono błąd polegający na możliwości użycia mikstury dającej jakiś efekt, zanim skończy się efekt poprzedniej mikstury. To nie lepiej dać w lewym górnym rogu ikonkę mikstury, ile czasu trwa i na przykład, żeby się sumowała? Przecież to by było o wiele logiczne, bardziej logiczne. I dało się to zrobić w kodzie bez problemu. Już tak widziałem na niektórych privach, przepraszam, ale musiałem użyć tego słowa, bo już widziałem to. A tak to będzie zastępować tak jak zielona mikstura. Czy możecie wyklikać sobie 200 miksturek defa, które zrobiliście po 5 minutach. Ale dlaczego się skończyło? Przecież powinno działać. No właśnie skończy. Naprawiono błąd dotyczący braku możliwości wykonania zrzutu ekranu, print screena, wszystkie ustawienia przycisku zostaną zresztowane do domyślnych. Print screena zawsze można było zrobić, tylko wystarczyło odpalić jeszcze Painta. I tak zawsze tak robię. Naprawiono błąd z ustawieniem częstotliwości, która pozostawiała pusta w zmianach w konfigurę exe. Rozkminiam o co chodzi, ale nie wiem o co chodzi. Naprawiono błąd, w którym użytkownik nie ma możliwości interakcji, podnoszenia czegoś, rozmowy w momencie poruszania się w kierunku celu. No to jak? Jasne. Ostatnio to też jest bardzo częstym błędem, zauważyłem. Naprawiono błąd dotyczący zakładania gildii przez graczy z 40 poziomem bez wnoszenia opłaty. Tak. Kiedyś był jeszcze inny bug, ale też został szybko naprawiony. Chyba po 2 dniach. Można. Naprawiono błąd dotyczący niemożliwości wyszukiwania rozszerzenia ekwipunków za pomocą szkła handlu, czyli szukanie IS za pomocą IS, gdzie zostało kupione w IS. Naprawiono błąd powodujący usuwanie atrybutów z przedmiotów przez postacie używające zaczarowania przedmiotu plus. Powodujące usuwanie atrybutów z przedmiotów postacie używania... Czyli co? Co się działo z tym zaczarowaniem przedmiotu plus? Ja nie kumam. Atrybuty no to są punkty statystyk, tak? Czyli te atrybuty zostały kasowane? O to chodzi? Nie wiem. Coś tu mogli więcej napisać. Naprawiono błąd związany z niezapamiętywaniem cen podczas użycia szkła szpuli jedwabiu. Naprawdę, nawet to popsuli. Nie wiedziałem o tym. Naprawdę. Dobra, przejdźmy do tej nowy system gildyjny. Co tu zostało dodane? Zarządzanie członkami gildii. Ilość PD, którą członek gildii w poziomie gildii 6 może wpłacić, jest ograniczona. Limit zwiększa się wraz z każdym dodatkowym poziomem. Lider gildii nie może poddać pod głosowanie, czy przekazano prawo do zarządzania gildii innemu graczowi. Wszyscy zalogowani członkowie gildii otrzymują wiadomość z prośbą o oddanie głosu. Aby lider gildii mógł przekazać prawo zarządzania gildią, musi wyrazić na to zgodę więcej niż 50% członków gildii. Ale będzie hardcore. Ha. Ponadto potrzeba do tego przedmiotu pierścień zastępca. To już widzę, tutaj jest hardcore. Jedna rzecz, która mnie rozśmieszyła teraz zupełnie. Przepraszam, że to wygląda w ten sposób, że czytam wam forum, ale muszę to skomentować w taki jeden sposób. A co z gildiami, które mają 70 członków, a 10% gra? Jest masę takich gildii. Nagle ci wszyscy członkowie wylecą? Logika genialna. Po oddaniu prawa do zarządzania gildii innemu członkowi, były lider gildii uzyska rangę członka gildii. Dobrze, że napisaliście członka, bo pamiętajcie, że w grze nadal jest clonek. Albo czy, znak zapytania, onek. Jeśli lider gildii nie był zalogowany dłużej niż 3 miesiące, to traci on rangę i automatycznie zostanie wybrany nowy lider. W tym przypadku liderem gildii zostaje jego zastępca. Jeśli jest więcej zastępców lidera gildii, to nowy lider gildii zostanie wybrany w kolejności alfabetycznej, czyli zazwyczaj ja bym wygrywał, bo jestem D i jestem zajebisty. Żartuję. Usuwanie członka gildii z gildii. Członek gildii może teraz usuwać z gildii bez względu na to, czy są zalogowani, czy nie. Przecież było tak można. Lider gildii może poddać pod głosowanie, czy usunąć członka z gildii. Gildii z gildii. Też śmieszne. Lider gildii może usunąć członka gildii bez podania pod głosowanie, jeśli członek gildii nie jest zalogowany dłużej niż przez 2 miesiące. Wiecie co? Znam jedną gildię, w której są wszystkie moje postacie. Pierwsze levele. Będę mógł ich wyrżnąć wszystkich.
Niezłe. A jeśli zaloguję się na dany postać, to będę musiał jednak tych wszystkich, żeby mi głosowali. Obstawiam, że będzie z tym jakaś niezła heca. Jeśli większość członków gildii w głosowaniu było przeciw usunięciu członka gildii, w nowo głosowanie można się odbyć najwcześniej dopiero po upływie 2 tygodni. Mogę się śmiać, błagam. Dobra. Obszar gildii. Lider gildii może poddać pod głosowanie, co sprzedać, czy sprzedać obszar gildii. O, można sprzedać. To jest fajne udogodnienie. Aby można było głosować, muszą zostać spełnione następujące warunki. Magazyn gildii musi być pusty. Jaki magazyn gildii? Tego jeszcze nie ma. Gildia, która chce kupić obszar gildii, musi posiadać co najmniej poziom gildii 10. Lider gildii może sprzedawać obszar przy następnych wynikach głosowania. Udział w głosowaniu ponad 50%, głosy za ponad 50%. Demokracja! Podatki za alchemika i kowala zostaną wypłacone do kasy gildii. Gracze, którzy nie są członkami gildii, płacą 10% podatku. Członkowie gildii nie płacą podatku. O, nowość. Jeśli ilość pieniędzy na koncie gildii przekracza maks kwotę graczy, czy nie mogą uszlachetniać? To głupie. Werbowanie do gildii. Aby zwerbować nowych członków do swojej gildii, lider gildii powyżej 6 poziomu może zarejestrować werbowanie odwiedzającego strażnika miejskiego. To jest fajne. Tylko lider może zobaczyć to menu. Zarejestrowanie werbowanego kosztuje 100 tysięcy. Werbowanie wygasa po 72 godzinach. To jest fajne. Wszystkie podatki i opłaty zostaną pobrane z kasy gildii. Członkowie gildii mogą sprawdzić listę gildii w zakładce informacji o gildii, używając do tego klawisza Alt plus G. To jest werbowanie fajnie zrobić. Tylko jeszcze, żeby głosowanie jakieś było czy coś. To też było świetne. Przedłużenie werbowania gildii. Tylko lider gildii może przedłużyć werbowanie do gildii. Przedłużenie werbowania transferu gildii na samą górę listy. Albo ja coś źle czytam. Opłata za przedłużenie wynoszą 50 tysięcy yang, zostaną pobrane z kasy gildii. Okej. Nie, chyba dobrze czytam. Werbowanie nowego członka, o to chyba chodzi. Złożenie podania o przyjęcie do gildii. Ta nowa funkcja przeznaczona jest dla graczy, którzy nie dołączyli jeszcze żadnej gildii, czy gracze mogą złożyć podanie o przyjęcie do gildii tylko w gildiach, które zarejestrowały werbowanie ze swojej gildii. No, to dobrze myślałem, że o to chodzi. Gracze nie mogą dołączyć do wybranej przez siebie gildii poprzez kliknięcie na przycisk. Jest to gildia nie zarejestrowała werbowania dla swojej gildii. Gracze mają wprowadzenie wygląd do listy gildii wszystkich królestw, ale mogą złożyć podanie przez kliknięcie na przycisk tylko do gildii własnego królestwa. To mi się podoba. To akurat fajnie rozwinęli, bo my używaliśmy do tego forum i to jest trochę głupie. Forum to jest takie inne sprawy. No to trochę czasu zajmowało, a tu będzie wszystko w grze. To jest fajna zmiana. Nowa zakładka w menu gildii do zarządzania listą gildii. Sprawdza historię podania. Podania są dostępne 72 godziny. Okej. Okay. Sprawdzanie podań. Widoczne dla liderów gildii i członków. Menu pokazuje graczy, którzy złożyli podanie do przyjęcia do gildii. Na liście wyświetla się kolejności złożona postać, poziom, nazwa, klasa itd. kandydatów. Kandydaci są regularnie aktualizowani po 72 godzin, usuwani z listy. Lider gildii otrzymuje wiadomość, gdy wpłynie podanie o przyjęcie do gildii. Ja to będę chciał sprawdzić. Ja to zrobię nawet specjalnie dla was gildii na Bodziaku. Naprawdę. Będę bardzo dumny z tego, co mogę zrobić, co mogę z wami zrobić. Chcecie, zrobimy razem gildię. Naprawdę. Taką mega pro dla 40 leveli. A co? Musiałem, bo fajne. Bo śmieszne. Wreszcie coś ciekawego się dzieje, ale nie jestem pewien, czy to jest to znaczy, że czekają gracze, żeby trochę się ożywić. Nowości w zarządzaniu prawami. Określają akcję jako zaproszenie do gildii, usuwają z gildii sporządzanie powiadomienia o używaniu umiejętności gildii lub banku gildii jest możliwe tylko za zgodą lidera gildii. Lider gildii może ustalić do 14 rangi gildii. Ranga gildii nie może zostać zmieniona. Aha. Lider. Co może? Rozwiązanie, zarządzanie rangami, przyznawanie uprawnień, korzystanie z wszystkich akcji gildii. Ok. Członek gildii. Zapraszanie. Może zaprosić do gildii. Usuwanie. Wiadomość. Umiejętności. Wojna. Banki gildii. Dobra, to aż teraz muszę zobaczyć tego. Mogę go jakoś otworzyć inaczej, żeby był większy. Żebyście wy też go ładnie widzieli. Rank, no czyli zostanie tak jak jest, ale okej. Okay. Numery, nazwy, trójeczka, allowed players, dodawanie do gildii, usuwanie z gildii, czat, to pewnie wojny, czekajcie, raz, szóstka, allowed to use guild skill, używanie skill gildyjnych,
walki i skarbiec, czyli jest podane, kto jest skarbcem. To fajnie zrobili, to mi się podoba. Dobra, wracamy do tego. Zakładka informuje o obszarze. Wyświetlanie informacji o budynku, gildii, o banku gildii oraz o obszarze gildii. To fajnie. Stan konta. Ale tutaj nie ma, tylko tu jest dopiero to pokazane, co to jest. Bo tu nie było, a nie, był członkowie gildii. To jest pokazane, to było do tego, żeby nie było. Zakładka informacji o obszarze, czyli tu co się zmieniało. Pokaż mi w nowej karcie. Nazwa. I lokacja. Czyli Gino, nazwa, level, poziom, szef, nazwa chyba, nie, to jest po niemiecku mi się wydaje wszystko. Tak? Nie. To jest po angielsku, ale to nie wiem, czy może. To jest chyba, co mamy podane. Zaraz zobaczymy, co to jest. Face information, no dobra, po angielsku. Już myślałem, że po niemiecku. Wyświetlenie informacji o budynku guilty. Stan konta. Gdzie jest stan konta? Ostatnie wpłaty, ostatnie pobrane przedmioty, dziennik magazynu guildii, obszarze guildii, zagłosuj, głosowanie do sprzedaży obszaru guildii, handel. Zrezygnuj z obszaru guildii, decyzja o opuszczeniu obszaru guildii wymaga głosowania. Wojny guildii. O, tu już widzę, zmiany są. Dostępne są trzy nowe rodzaje wojny gild. Zagłada, tarcza, bojowa, atak czasowy. Informacja o wojnach gild zawiera historię każdej rodzaju wojny, punkty rangi i rangi z gildii. Fajne! To jest to. Tu jest, z jaką gildią się biliśmy. Tutaj są skille, tutaj jest ten, tutaj jest rang. Fajnie, tutaj tu zostało dużo zmienione. To było, to będzie. Czyli jest sporo zmian. Moi mili, jest sporo zmian, fajnie. Zagłada. Gildia musi zniszczyć wszystkie cele na mapie. Jeśli członek zostanie zginie, respawuje się w punkcie startowym. Wygrywa gildia, która zdobędzie najwięcej punktów. Tarcza bojowa. Gildia zostaje podzielona na dwie drużyny, napastnicy, fałs, obrońcy. Wojna trwa 5 rund. Członkowie gildii mogą zostawać wcześniej 3 razy na jednej rundzie. Gdy gracz zginie 3 razy, zostanie on obserwatorem i nie może odejść, dopóki się wojna nie zakończy. Drużyna napastnika wygrywa, jeśli uda się wyznaczyć część, trzeba się zniszczyć cel. Drużyna obrońcy wygrywa, jeśli uda się wyznaczony obronić cel. Gdy wszyscy napadnicy zginą, wygrywa drużyna obrońców i na odwrót. Atak czasowy. Obydwie drużyny muszą jak najszybciej zniszczyć swoje cele. Wygrywa drużyna, która pierwsza zniszczy wszystkie 3 cele. Fajne! Przebieg wojny gild. Kliknij, wypowiedz win, podaj nazwę wrogiej gildii, wybierz rodzaj wojny, wybierz ilość rund, wybierz ilość uśmierceń, czy to określony rodzaj wojny, wybierz czas walki, lider gildii, dodatkowe nagrody w zależności od poziomu gildii, zwiększa wpłaty PD o 5%, zwiększa maksymalność ilość członków gildii, liczba może wynosić od 50 do 72, czyli tak jak jest, teraz jest 80 nawet, można mieć zwiększenie zależne od poziomu autorzy mocy, taniej życie boga smoków, brank gildii, zwolnienie od podatku. Na poziomie gildii zostały odblokowane wszystkie bonusy. Jak te bonusy wyglądają? Zaraz zobaczymy. Aha. Można mieć tyle hajsu na gildii? W życiu tyle na gildii nie widziałem. Tu się kończy gdzieś tak na 5 zerze. Max, góra. Ograniczenie wpłat PD, dopasować ilość PD, które można wpłacić każdy członek swojej. A co z gildiami, które mają 20 poziom? Zaczynamy od pierwszego? Ile zostaje ustalonego poziomu gildii? Patrz tabela. Jeśli gracz osiągnął maksymalność ilość PD, taką może wpłacić do swojej gildii. Nie może on już wpłacić do momentu, aż gildia awansuje na wyższy poziom. Wpłacona tam liczba PD nie może przekroczyć limitu dla aktualnego poziomu. Wcześniej było wszystko bez limitu. Teraz wszystko jest z limitem, czyli jednym levelem nie możesz sobie wbić, możesz wbić 6 poziom, ale nie więcej. Nowe budynki gildii. Magazyn gildii. Lider gildii może przyznać graczom dostęp do magazynu gildii oraz kasy gildii. Może opuścić gildię lub usunąć dostęp dopiero po upływie co najmniej 48 po ostatnim korzystaniu z magazynu gildii. Każde włożenie i wyjęcie przedmiotu pieniędzy do lub z banku może zobaczyć w dzienniku banku gildii. Czy ktoś was okradnie, możecie zobaczyć, kto to zrobił. Maksymalna kwota na koncie gildii to 2 miliardy yang. Tak? Miliony? Miliardy, dobrze.
Powiększenie magazynu gildii może powiększyć stojąc przed magazynem, wymaga do powiększenia statek wypunku 40, koszt 20 milionów, deski, mam tego w cholerę, tylko nie wiem gdzie. Wreszcie nowi alchemicy, rubinowy, jadaitowy, szmaragdowy, szafirowy, turmalinowy. Ograniczenia. Członkowie gildii nie mogą używać w tym samym czasie magazynu gildii. Magazyn gildii jest zablokowany przez 10 sekund po użyciu go. Nie można przechowywać przedmiotów przywiązanych do duszy. No powiem wam, że chyba to gildyjny mi się najbardziej atak czasowy, tarcza bojowa czy też zagłada bardziej podoba niż tamte aktualizacje z tym gildyjnym dungeonem, które są tak strasznie słabo opisane, że chyba aktualizacja będzie bez większego echa tak naprawdę. To nie jest ta sama aktualizacja, co była z Lykanem. I powiem tak, jak widziałem ten filmik nagrany przez jakiegoś giema czy tam moda a la testera, to wiem jedno. Wiecie, jakie miałem pierwsze skojarzenie? Przecież to LOL. Identyko. Więc zobaczymy, co to zostanie dodane. Pewnie w czwartek. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać w czwartek. No i zobaczycie to już w wersji nie papierowej, lecz wideo. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie Dim2. A tak prezentuje się wersja 16.2. 26 minut gadania. Gardło nie boli. A mam nadzieję, że zajmie się wreszcie do wieczora. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.